Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj popowiadam coś o kątach w kole. No i bez wstępów większych zaczynamy. Pierwszy kąt to jest kąt wpisany w okrąg. To jest kąt wypukły, którego tworzą dwie półproste, które zawierają dwie cięciwy o wspólnym początku. Mamy tutaj cięciwę AC i cięciwę BC. Jest utworzony kąt ACB. To jest kąt wpisany w koło i mówimy, że on jest oparty na łuku AB. Czyli ten kąt alfa to jest kąt wpisany w okrąg, oparty na łuku AB. Inny kąt to jest kąt środkowy. Kąt środkowy to jest kąt, którego wierzchołkiem jest środek okręgu. I tutaj jest okrąg i mamy jeden kąt środkowy alfa, to jest kąt wypukły, a drugi kąt środkowy beta, to jest kąt wklęsły. I ten kąt środkowy alfa oparty jest na łuku AB, tym krótszym łuku, natomiast kąt beta jest oparty na tym dłuższym łuku AB. Tylko ten jeden jest wypukły, drugi jest wklęsły. I trzeci kąt w kole to jest kąt dopisany do okręgu. Mamy najpierw okrąg. Na okręgu bierzemy sobie dowolny punkt A, prowadzimy styczną do okręgu i z tego punktu A prowadzimy dowolną cięciwę. I ta styczna i cięciwa tworzą dwa kąty. Jeden oznaczyłem przez alfa, drugi przez beta. I ten alfa i beta to są kąty dopisane do okręgu w punkcie A. I przyjmuje się, że kąt alfa jest oparty na tym łuku AB, tym krótszym, natomiast kąt dopisany beta oparty jest na tym łuku AB, ale tym dłuższym. I kąt alfa jest kątem ostrym, a kąt beta jest kątem rozwartym, ale oba są wypukłe. Z tymi kątami w kole są związane twierdzenia. Ja tu wymieniłem cztery. Pierwsze twierdzenie, jeśli kąty wpisane oparte są na tym samym łuku, to są, mają takie same miary. Czyli tutaj na łuku AB mamy wpisany jeden kąt, drugi kąt, trzeci kąt, one są przystające, mają te same miary. Drugie twierdzenie, kąt wpisany oparty na pół okręgu jest kątem prostym. Więc mamy tutaj jeden kąt wpisany, oparty na pół okręgu, drugi kąt wpisany, ten jest prosty, ten też jest prosty, muszą być takie same, bo są oparte na tym samym łuku. Ale jeśli oparte na pół okręgu, to są proste. Stąd na przykład wiemy, że środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym to jest środek przeciwprostokątny. Trzecie twierdzonko, jeśli na tym samym łuku mamy oparty kąt środkowy i kąt wpisany, to środkowy jest dwa razy większy jak ten kąt wpisany. Kąt środkowy jest dwa razy większy jak kąt wpisany oparty na tym samym łuku. I czwarte twierdzenie. Mam tutaj kąt dopisany do okręgu. Mam tutaj styczną, cięciwę AB. I ten kąt alfa to jest kąt dopisany oparty na łuku AB. Ale na łuku AB jest też oparty kąt jakiś wpisany i on ma też taką samą miarę. Czyli kąt dopisany i kąt wpisany oparty na tym samym łuku są równe. No i teraz może kilka zadań na bazie tych twierdzeń. Takie zadanko na początek. Dany jest okrąg o środku w punkcie O i mamy wyznaczyć miary kątów w trójkącie ABC. Czyli jest okrąg, trójkąt ABC, mamy kąt COA, to jest 130 stopni, miara kąta AOB 120 stopni i mamy policzyć miary kątów A, B i C, ale w tym trójkącie. Zacznijmy od wierzchołka B. Kąt CBA to jest kąt wpisany, oparty na tym łuku, ale na tym łuku jest też oparty kąt środkowy, który ma miarę 130. A wiemy, że kąt wpisany ma miarę dwa razy mniejszą. Czyli miara kąta przy wierzchołku B to jest połowa ze 130, czyli 65 stopni. Teraz ten
kąt o miarze 120 to jest kąt AOB, to jest kąt środkowy oparty na tym łuku AB, a na tym łuku jest oparty kąt BCA, ten kącik. Więc on jest dwa razy mniejszy jak ten środkowy, czyli ma miarę 60 stopni. Czyli miara kąta przy wierzchołku C to jest 60 stopni. No to skoro suma kątów, miar kątów w trójkącie to jest 180, mamy 65 i 60 to jest 125, no to do 180 brakuje 55, czyli miara kąta przy wierzchołku było BC, zostaje A, to jest 55 stopni. To samo zagadnienie, mamy wyznaczyć miary kątów w trójkącie ABC. Mamy trójkącik ABC, okrąg o środku w punkcie O. Popatrzmy najpierw, co to jest to 30 stopni. To jest miara kąta AOC, to jest kąt środkowy oparty na tym łuku, ale na tym łuku oparty jest kąt wpisany ABC. Czyli tutaj też będziemy mieć, znaczy nie będziemy mieć 30, tylko dwa razy mniej, czyli 15 stopni. Teraz kąt BOC to jest kąt środkowy oparty na tym łuku, ale na tym łuku oparty również jest kąt BAC, czyli kąt wpisany. Więc on będzie dwa razy mniejszy, więc tu jest 70, w takim razie tutaj mamy 35 stopni. No i w trójkącie mamy 35 i 15, to razem jest 50, w takim razie ostatni to jest 130 stopni. 15, 35 i 130. I ostatnie tego typu zadanko. Dalej mamy wyznaczyć miary kątów w trójkącie ABC. Co my tu mamy? Mamy styczną w punkcie C. Tutaj mamy cięciwkę CB, czyli to 40 stopni to jest miara kąta dopisanego do okręgu, który jest oparty na tym łuku. Ale na tym łuku oparty jest również kąt wpisany, więc on ma taką samą miarę. Dopisany ma 40, więc wpisany też ma 40. Czyli przy wierzchołku A już znamy miarę. Teraz w trójkącie CBD mamy 40 plus 30 to jest 70, więc tu zostaje 110 stopni, żeby suma była 180, a kąt przy wierzchołku B do 180 brakuje 70, więc tu mamy miarę 70 stopni. 70 plus 40 to jest 110, czyli brakuje do 180, 70 i 40 to jest 110, czyli 70. No i miarę kątów znaczone. W kolejnym zadanku mamy policzyć alfa, korzystając z danych na rysunku. Co my tu mamy? Mamy okrąg, AB to jest średnica, kąt DOB ma miarę 120, tutaj mamy kącik z miarą 100, a alfa to jest kąt COA. Mamy to alfa wyznaczyć. Cóż to za kąt? Ten kąt COA to jest kąt środkowy oparty na łuku AC. Na łuku AC w tej chwili żaden kąt wpisany nie jest zaznaczony, ale ja sobie go zaznaczę, kąt CDA. Tutaj poprowadzę odcinek DA. I na tym czerwonym łuku mamy kąt środkowy alfa szukany, oparty i kąt CDA. Ale najpierw tutaj wiemy, że skoro tu jest 120 stopni, to do 180 brakuje 60. A kolejna rzecz, trójkąt AOD, AOD jest równoramienny
No, ramienne, bo odcinki OD i OA to są promienie, więc to jest równo ramienne, ale z kolei, skoro tu jest 60, to on jest nawet równoboczny. To skoro równoboczny, to tutaj mamy 60 stopni. No i z miary kąt sumy miar 180, w trójkąciku mamy 60 plus 100, to jest 160, więc tu brakuje do 180, 20. Więc kąt wpisany ADC, oparty na tym czerwonym łuku, ma miarę 20. No to alfa jako kąt środkowy, to będzie miał miarę dwa razy większą, czyli 40 stopni, czyli alfa to jest 40 stopni. Kolejna zadanko. Punkty ABC dzielą okrąg na łuki AB, BC i CA, których długości pozostają w stosunku 4 do 5 i do 3. I trzeba wyznaczyć kąty wewnętrzne trójkąta ABC. Czyli jest okrąg, mamy 3 punkty ABC na tym okręgu. Łuk AB do BC i do CA, ich długości mają się tak jak 4 do 5 i do 3. Czyli można wpisać 4x, 5x i 3x. Skoro łuki mają się do siebie w stosunku 4 do 5 do 3, to tak samo będą się miały do siebie miary kątów środkowych. Czyli jak sobie zaznaczymy kąty środkowe, tu jest jakiś tam, o, nie będę pisał środka, tu jest środek okręgu, no to kąt środkowy AOB oznaczy wtedy przez 4 alfa, AOC przez 3 alfa i ten ostatni 5 alfa. No i w sumie 3 alfa plus 4 alfa plus 5 alfa daje 360. To jest kąt pewny, czyli 3 alfa plus 4 alfa i plus 5 alfa to jest 360 stopni, czyli 12 alfa to jest 360 stopni, czyli alfa to się równa przez 6, to jest 60, czyli 30 stopni. W takim razie kąt środkowy AOB to będzie 4 alfa, czyli 120, a kąt BCO jest kątem wpisanym, opartym na tym samym łuku, więc kąt przy wierzchołku C będzie dwa razy mniejszy jak 4 alfa, czyli 2 alfa, w takim razie 60 stopni. Teraz tu mamy kąt środkowy 3 alfa, czyli 90, no to na tym łuku oparty jest kąt przy wierzchołku B. Czyli miara kąta przy wierzchołku B to jest 90 przez 2, czyli 45 stopni. No i suma kątów w trójkącie ma być 180, zatem miara kąta przy wierzchołku A, tu jest 105, czyli brakuje 65. 105, czyli 75. Czyli miary kątów w trójkącie ABC to 60, 45 i 75. Kolejna zadanko. Cięciwy AB i CD okręgu przecinają się pod kątem 36 stopni. Wyznacz kąty środkowe odpowiadające łukom AC i BD, jeśli stosunek długości tych łuków jest równy 1 do 3. Czyli mamy okrąg, malujemy cięciwe AB, cięciwe CD i one się przecinają pod kątem 36 stopni i mamy wyznaczyć kąty środkowe odpowiadające łukom AC i BD. A wiemy, że stosunek długości tych łuków to jest 1 do 3. Dlatego oznaczyłem długość tego łuku X, tego, przepraszam, 3X. Skoro długości łuków mają się do siebie tak jak 1 do 3, no to miary kątów środkowych też będą 1 do 3, no ale w takim razie i kątów pisanych również, bo kąty dopisane tylko tyle, że będą dwa razy mniejsze. W takim razie domaluję sobie tutaj cięciwe BC,
I na tym łuku CA jest oparty kąt wpisany CBA i oznaczę go przez alfa. Natomiast na łuku DB jest oparty kąt wpisany DCB. I on musi być 3 razy większy, więc tutaj wpiszę 3 alfa. I z sumy kątów w trójkącie BC, tam załóżmy, że tutaj będzie D, suma kątów musi wynosić 180. W takim razie alfa, dodać 3 alfa i dodać, skoro tu jest 36, tu jest reszta do 180, czyli 144 stopnie. I to w sumie ma dawać 180. Czyli 4 alfa to jest 180 minus 144, czyli 36 stopni. W takim razie alfa to jest 9 stopni. Alfa to jest kąt wpisany, w takim razie środkowy będzie 2 razy większy, czyli 2 razy 9, czyli 18 stopni. A 3 alfa to jest 27, to jest kąt wpisany. W takim razie środkowy oparty na tym łuku będzie 2 razy większy, 2 razy 27, czyli 54 stopnie. To są miary tych kątów środkowych opartych na łuku DB i AC. I następne zadanko. Na okręgu obrano 3 różne punkty ABC, tak, że odcinek AB jest średnicą okręgu, styczna do okręgu w punkcie B i sieczna AC przecinają się w punkcie M. Wykaż, że styczna w punkcie C dzieli odcinek BM na równe części. Ten rysunek już tutaj przygotowałem. Mamy okrąg. Na okręgu 3 różne punkty ABC, ABC. Prowadzę i AB jest średnicą. AB jest średnicą. Tutaj środek oznaczyłem przez O. Styczna do okręgu w punkcie B. Czyli w punkcie B prowadzę styczną. Skoro styczna to jest średnica, to tutaj mamy kąt prosty przy okazji. I sieczna AC. No to prowadzimy tutaj prostą AC. I ona z tą styczną przecinają się w punkcie M. I mamy wykazać, że z kolei jest styczna w punkcie C, tu też mam styczną do okręgu w punkcie C, dzieli odcinek BM na dwie równe części. Czyli, że BM, BT, to trzeba wykazać, że długość BD jest równa długości DM. Od czego tutaj zacznę? Mamy styczną, to sobie poprowadzę jeszcze tutaj cię dziwkę BC. I co teraz mamy? Mamy kąt ACB i to jest kąt wpisany, oparty na półokręgu, więc on jest prosty. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ta prosta BM i ta prosta CD to są styczne, więc stwierdzenia o odcinkach stycznych mamy, że BD długość jest taka sama jak CD. Czyli trójkąt BCD jest równoramienny. No tak, oznaczmy sobie kąty, na przykład tutaj jest alfa i tu też będzie wtedy alfa. Kolejna rzecz. Skoro odcinek BD jest równy CD, to wystarczy pokazać, że CD równa się DM. I wtedy będzie teza. Skoro CD ma być równe DM, czyli trójkąt ma być równoramienny, no to te kąty, które oznaczę teraz przez beta i gamma, muszą być równe. Czyli żeby wykazać, że BD równa się DM, to wystarczy pokazać, że miara kąta B i gamma są równe. I na tym się skupię teraz już tylko. Jeszcze jedną rzecz wykorzystam.
kąt dopisany, ten alfa, oparty jest na tym łuku BC, a na łuku BC oparty jest również kąt BAC. Więc on też będzie miał miarę alfa. Ten alfa to jest kąt dopisany do okręgu oparty na łuku AB. I na tym łuku jest też oparty kąt wpisany. No i w zasadzie mogę już ułożyć równania na te literki beta i gamma. Mamy tutaj 90, więc alfa plus beta to też musi być 90, bo tutaj mamy kąt półpełny, czyli alfa plus beta to się równa 90 stopni. I teraz tutaj jest 90, tutaj też mamy 90 stopni, więc w trójkącie MBA alfa plus gamma też musi dawać 90 stopni. Alfa plus gamma to jest 90 stopni, czyli alfa plus beta ma się równać alfa plus gamma. Czyli beta równa się gamma. No i to chciałem właśnie pokazać. Dobrze, no to jeszcze jedno zadanko na dzisiaj. Wykaż, że jeśli czworokąt wpisany w okrąg ma jedną parę boków przeciwległych równych, to przekątne czworokąta są równe. Takie zadanka typu wykaż zawsze możemy traktować jako twierdzenia. Oczywiście tego nie będzie pamiętał, ale ktoś zapamięta, to ja zawsze mówię dzieciom łatwo, może nie łatwo wykazać, tylko wiadomo, że jeśli coś takiego mamy, macie jakieś zadanie, jak ktoś by mnie tak napisał na sprawdzianie, to ja to uznaję. Nawet jakby nie pamiętał, że coś takiego jest. No, to jako ciekawostka, pół dowcip, że tak powiem. Czyli jeszcze raz, wykazujemy, że jeśli czworokąt wpisany w okrąg ma jedną parę boków przeciwległych równych, to przekątne czworokąta są równe. Mam okrąg, wpisałem czworokąt, te równe boki to są AB i BC, czyli zakładam, że AB równa się CD, a teza mam wykazać, że przekątna AC ma taką samą długość jak przekątna BD. No i tu znowu wykorzystam z kątów, z twierdzeniach o kątach w kole. Na łuku DA mam kąt wpisany, oparty ACD. Oznaczam go tu przez alfa. Ale na tym łuku jest też oparty kąt ABD. One są równe, tu też piszę alfa. Teraz weźmiemy sobie ten łuczek. Na tym łuku CB mamy kąt wpisany. I tutaj będzie beta. I na tym łuku jest też oparty kąt wpisany CAB. Więc tutaj też jest beta. I mamy trójkącik ABE. Ma kąt beta, alfa i długość AB. Trójkącik CDE ma też kąty alfa i beta i przy tych kątach taką samą długość. Więc z cechy kąt, bok, kąt, trójkąt DCE jest przystający do trójkąta ABE. Do trójkąta ABE. Mają te same boki, tej samej długości i przy tych bokach mają te same kąty alfa, beta, więc trójkąty są przystające. W takim razie wszystkie boki mają takiej samej długości. Naprzeciw beta oznaczę długość przez x, to tutaj naprzeciw beta ta długość też będzie x. Natomiast naprzeciw alfa w tym trójkąciku oznaczę przez y, no to naprzeciw alfa tutaj oznaczymy przez y. No i tylko pisać, że przekątna AC ma długość y plus x i przekątna BD też y plus x, co kończy dowód. Myślę, że takiego tyle tych dowodów jest w trakcie nauki, że ciężko było spamiętać takie rzeczy, ale mówię, jak ktoś zapamięta, to można traktować to jako twierdzenie. Dobrze, to już tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Czekam na lajki i suby. Bywajcie zdrowi.